Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, znów oddamy sobie głos naszemu drogiemu pastorowi Chojeckiemu, kanał Mega Kościół. No właśnie, zobaczymy sobie tutaj tak ciężkie nadużycie, że po prostu trzeba to na to zwrócić uwagę. I później na inną rzecz, na nieścisłość, niespójność w świetle tej wypowiedzi pastora Chojeckiego, którą sobie wysłuchamy, jak na dłoni można w sposób prosty wywnioskować, że istniała katolicka tradycja pochodząca od Ducha Świętego. Ale zanim przejdziemy sobie do tych rozważań pokrótce, to oddajmy głos naszemu pastorowi Chojeckiemu. Nauczanie jest Biblia w czasie zarazy, część 90, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Mają pozdrowienie. To jest najważniejsza na początek informacja. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas, czyli ci, którzy przyszli teraz, z Jerozolimy, zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. Czyli zobaczcie, ci, którzy przyszli i mówili, że sakramenty są konieczne do zbawienia, że trzeba sobie obciąć kawałek, żeby pójść do nieba, bez żadnego upoważnienia od apostołów. Czyli nie jest to żadna nauka apostolska. Herezja dziadowska, a nie żadna nauka apostolska. Bez naszego upoważnienia wprowadzili te sakramenty. Panie pastorze Chojecki, drodzy protestanci, słuchacze, proszę mi pokazać, gdzie w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich jest mowa o sakramentach. Przeczytajmy sobie ten fragment, moi drodzy, i zobaczymy sobie jedną rzecz, bo to jest po prostu takie właśnie nadużywanie, nadinterpretowanie Słowa Bożego, tak? Jest to mowa tutaj, o czym jest mowa? O spożywaniu krwi, pokarmów takich mięsnych i obrzezaniu, prawda? I teraz apostołowie mówią, że to było głoszone bez ich upoważnienia. Obrzezanie, prawda, i tam konieczność spożywania, znaczy konieczność powstrzymywania się od pokarmów, żeby osiągnąć zbawienie. Więc tu chodzi nie o sakramenty. To jest właśnie takie naciągane słowa Bożego, po to, by kopnąć Kościół katolicki. Nie ma w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich mowy o sakramentach, tylko o pewnych zachowywaniu, o pewnych zachowaniach żydowskich wynikających ze Starego Przymierza, czyli konieczność obrzezania, to nie jest sakrament, obrzezanie nie jest sakramentem, jak i też powstrzymywania się od pokarmów mięsnych z krwią. To też nie jest sakrament, pastorze Chojecki. Więc jeżeli jacyś ludzie bez upoważnienia apostołów to głosili, to wcale nie zna, to absolutnie nie można wyciągać z tego wniosku, że apostołowie sprzeciwiali się sakramentom, które są w Kościele. No to już jest po prostu tak świńskie nadużycie, tak prostackie, że no po prostu, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Właśnie to jest protestantyzm, taki grubiański, taki chamski właśnie w swojej metodzie. Nie ma ani słowa o sakramentach, jest obrzezanie, co nie jest sakramentem, ale nie, pastor Chojecki sobie wcisnął, że to są herezy, nie, że sakramenty te zostały wprowadzone bez naszego upoważnienia. Nie sakramenty, tylko głoszenie przepisów prawa mojżeszowego. Bo jeżeli znamy całe Dzieje Apostolskie, to widzimy apostołów udzielających sakrament bierzmowania, 8, 19 rozdział Dziejów Apostolskich, sakrament chrztu, prawda? W Ewangelii Świętego Marka udzielali sakrament namaszczenia chorych, o którym też pisze święty Jakub w swoim liście. W Dziejach Apostolskich też widzimy, że święty Paweł łamał chleb, czyli odprawiał najświętszą ofiarę.
prawda? Bo tak się nazywała pierwotnie msza święta, łamanie chleba, który był błogosławiony, i ten chleb, jak pisze święty Paweł, miał udział w ciele Chrystusa i wino udział w krwi Chrystusa. Więc apostołowie sprawowali sakramenty, ale moi drodzy, bez rozwodnienia, jak można w tak grubiański sposób tutaj wykorzystywać ten fragment, który odnosi się, podkreślmy to jeszcze raz, do próby narzucania przez judaizujących chrześcijan, narzucania nowo nawróconym poganom zapisów starotestamentalnych, jak można to tak przekręcić, żeby wcisnąć tu sakramenty katolickie. No to jest właśnie to grubiaństwo, prostactwo myślenia protestantyzmu. Takie nadużycie już tak bez trzymanki, można powiedzieć. Posłuchajmy sobie dalej, wyciągniemy sobie jeszcze jedne ciekawe wnioski. To jest jasne. Jak ktoś ma wątpliwość, nie chce czytać trzy razy, czy co innego z tego wyczyta, nie? No właśnie, to proszę przeczytać pięć razy. Proszę mi tam wyczytać, że jest to przeciw sakramentom, które są w Kościele katolickim. Przyszli, niepokoili was bez naszego upoważnienia. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem. Czyli zobaczcie, jasno tamci mówią, że gadają bez upoważnienia, czyli jest potępienie tej herezji, a to są nasi kochani bracia, Paweł i Barnaba, którzy zwalczali tę herezję w Antiochii. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Teraz zobaczcie, jak dbali o komunikację, nie tylko na fejsiku, ale i jeszcze, czy przez SMS-a, ale i ustnie chcieli, żeby mieli świadectwo, bo tam ci będą, ale jak to się stało, kto co mówił, jak tam, kto ostatni zabrał głos, kto zdecydował, no nie, będą mieć różne pytania, które ten list nie, który ich nie wyczerpuje. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, przypominam, nie ma Pisma Świętego. Nie ma Pisma Świętego. Dzisiaj, kiedy my szukamy odpowiedzi na problemy, musimy znaleźć je w Biblii. Nie możemy powiedzieć, Duch mi objawił, teraz będzie tak i tak. Nie? No tam u zielonych są takie odloty, ale w normalnych kościołach chrześcijańskich czegoś, takie coś jest herezją. Bo Biblia została zamknięta. Koniec. Koniec objawienia. Dlatego reformacja opiera się na fundamencie sola scriptura. Tylko objawione słowo Boga. Jeśli ktoś do niego coś dodaje, nie mieści się w chrześcijaństwie. Dlatego na przykład adwentyści dnia siódmego mają prorokinię White. Dlatego nie są chrześcijanami w tym ścisłym znaczeniu tego słowa. Mówiłem, z powodu braku uznania, że tylko przez Chrystusa jest zbawienie, dodają jeszcze prawo mojżeszowe, ale dlaczego? Bo mają pozabiblijne źródło, które stawiają obok Pisma Świętego. Podobnie jest ze świadkami Jehowy, z mormonami, z katolikami i tak dalej, i tak dalej. Wysłali tych i mówią tak. Moi drodzy, zwróćmy sobie tutaj uwagę na to, co mówi pastor Chojecki. Postanowiliśmy bowiem my, Duch Święty i my. No i mówi, że, ducha, że wtedy nie było Słowa Bożego. Prawda, teraz, kiedy są jakieś problemy, to szukamy odpowiedzi w Piśmie Świętym. I zobaczmy, wtedy nie było Słowa Bożego. I to jest fakt. Ojcowie apostolscy, ojcowie soboru, apostołowie i wszyscy starsi tam, oni nie szli do Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 20 do 31, później Ewangelia świętego Jana, rozdział 6, wiersz 1 do 30. Nie, tego nie było. Więc zobaczmy, tak potężnie potępiają tradycję, że my mamy tradycję. A czy ta nauka,
Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Ta nauka zrodziła się wtedy, kiedy Pisma Świętego nie było. Więc na jakiej podstawie powstała? Właśnie to jest tradycja. Duch Święty i my, czyli apostołowie i starsi, nie mając Pisma Świętego, a jednak prowadzili i nauczali wiernych, prawda, pod natchnieniem Ducha Świętego, Duch Święty i my. I tutaj widać doskonale tradycję, która wywodzi się od Ducha Świętego. Przecież to postanowienie, o którym pisze Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, nie jest na podstawie listu do Koryntian, nie jest na podstawie Ewangelii Świętego Marka. Bo nie mieli wtedy Ewangelii. A co mieli? Ducha Świętego i przekaz ustny, tradycja. Więc ta nauka nie jest biblijna. Podkreśl, panie pastorze, ta nauka nie jest biblijna, a jednak pochodzi od Boga, prawda? Więc w jaki sposób została przekazana? Święty Łukasz wprowadza to wydarzenie i ten dekret do Słowa Bożego, ale nie zrodziło się ze Słowa Bożego, prawda? Bo nie mieli Ewangelii. Nie było Pisma Świętego, sam to pan zaznaczył, tak? To po prostu była reakcja Kościoła na herezje, które się pojawiły i właśnie tutaj przepięknie widać tradycję, że Duch Święty apostołów, starszych i tych pierwszych, najpierwszych, że tak powiem, ojców apostolskich prowadził właśnie Duch Święty, prowadził i pouczał, objawiał im naukę. I to właśnie objawienie, które przyjmowali apostołowie od Ducha Świętego, jest tradycją. Dostrzegacie tutaj to? Pastor Chojewski mówi, nie było Pisma Świętego. No, skoro nie było Pisma Świętego, to znaczy, że też nie było biblijnych chrześcijan. No bo jakby byli biblijni chrześcijanie, którzy odrzucają tradycję i tylko sola scriptura, więc widać tutaj, że apostołowie i starsi nie byli biblijnymi chrześcijanami w takim wydaniu, w jakim nam tutaj serwują właśnie sekciarze. Bo opierali się na tradycji, na przekazie ustnym. Poza tym święty Sobór tutaj pisze, święty Piotr pisze, postanowiliśmy Duch Święty i my. Pastor Chojecki mówi, że wtedy nie było Pisma Świętego, Duch Święty im objawiał, tak? Co im objawiał? Naukę pozabiblijną? No tak, no przecież nie mieli wtedy Nowego Testamentu, więc można powiedzieć, że ta nauka tutaj objawiona nie jest biblijna. Bo przecież w Starym Przymierzu nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne, nie? Przecież to nie wypływa ze Starego Testamentu. Gdyby chcieli się opierać na Starym Testamencie, no to musieliby ich wszystkich tych nawróconych przycinać troszeczkę, prawda? I nakładać na nich ciężary prawa, nie? Więc to nie jest nauka biblijna. A jednak jest. A skąd pochodzi? Od Boga. Tradycja. Poza tym, herezją jest, że o Duch Święty mi objawił i teraz jest tak i tak, to jest herezja. No właśnie, pastorze Chojecki, herezją jest to, co mówisz. Bo fakt, objawienie publiczne jest zamknięte. Ale Duch Święty, jak coś objawia, to nie można powiedzieć, że to jest herezją. Bo właśnie dlatego się pewnie mnożycie z herezji w herezję popadacie. Te sekty sekciarskie
które się dzielą w nieskończoność właśnie dlatego, że czytają, my szukamy odpowiedzi. W Kościele katolickim Duch Święty nam pokazuje odpowiedź, albo Kościół, Duch Święty i my, to jest odpowiedź. A Pan mówisz, my szukamy odpowiedzi, a jak Duch Święty objawi, to co to jest przeklęte? Herezja? Otóż nie, bo to objawienie zamknięte jest na nowo wciąż odkrywane i Bóg w tym zamkniętym objawieniu, Duch Święty, objawia nam te tajemnice ukryte w Chrystusie Jezusie, te prawdy ukryte. Stąd wszystkie dogmaty, to co sobie tam pastor tam mówi, że tradycje i tak dalej, dogmaty, że one wszystkie pochodzą z objawienia Bożego, ze Słowa Bożego i z tradycji. Tradycja jest przeklęta, diabelska, to proszę bardzo, na jakim nauce Pisma Świętego opierali się tutaj apostołowie? Sam żeś, Panie, powiedział, Pan Storze Chojecki, że nie było Biblii, więc jest to nauka oparta na Biblii? Nie. Na tradycji. Duch Święty i my. Duch Święty tutaj prowadził apostołów i wydał dekret nie na podstawie listów, Ewangelii czy czegoś innego. Po prostu to jest tradycja. I święty Łukasz, pisząc o tym w Dziejach Apostolskich, pokazuje nam właśnie istnienie tradycji. Pozdrawiam.